Vlogmas dzień 7. Cześć wszystkim, tu Julka, jest godzina 9:30. My z Aleksem wstaliśmy, ja się wykąpałam. Mam głowę, teraz czekam, aż mnie wyschnie, bo na 10:40 mamy do lekarza. Tak, żeby było ciekawie, jak zwykle codziennie do lekarza. No ale mam nadzieję, że już niedługo to się skończy. Paula jeszcze śpi, ale zaraz będziemy ją budzić. Ja sobie piję kawkę w moim nowym kubeczku, który jest naprawdę ładny, zobaczcie. Taki reniferek bardzo wesoły, więc od rana nie mamy jakichś szczególnych planów. Na 10:40 lekarz, potem odwieziemy Aleksa koło 13:30 do mojego taty. Tam go uśpię i pójdziemy na Paryż dzisiaj znowu. I dzisiaj pójdziemy na Paryż tak, aby zobaczyć Paryż wieczorem, bo wiem, że Pauli bardzo zależy, a więc musimy go zobaczyć. Jest kilka punktów właśnie, które warto zobaczyć wieczorem. Tak na pierwszym miejscu moim zdaniem będzie to Champs-Élysées przede wszystkim, dlatego że wszystkie drzewka są oświetlone i wygląda naprawdę cudownie. I wieża Eiffla i jeszcze Louvre, jak zdążymy. Tak, zapomniałam o Louvre, muszę o tym pamiętać, żebym nie zapomniała. Jeszcze właśnie Louvre Paula bardzo chciała zobaczyć. I to będzie wszystko na dzisiaj, bo jak tak to wszystko zrobimy, to będzie dobrze. No i niestety jutro już Paula jedzie i ten czas tak szybko zleciał, że sobie nawet nie wyobrażać się, 6 dni to jest stanowczo za krótko, bo to tak strasznie szybko zleciało i nawet nie wiem kiedy. A mogłoby zostać jeszcze z tydzień, ale mam nadzieję, że przyjedzie do mnie znowu na wiosnę i tak jak mówiliście, tak pojedziemy do Disneylandu, ale ja wolałabym i tak jechać do parku Asterixa i Obelixa, bo podobno jest dwa razy lepszy. Weźmiemy Aleksa, weźmiemy Agniesię i pojedziemy właśnie do takiego parku. Ale to lepiej jechać na wiosnę, bo teraz zimą to słuchajcie, jest zimno. No dobra, są lampeczki, ale wejdziecie na jakąś kolejkę i was przewieje zaraz, bo po prostu jest za zimno. Dlatego tak moim zdaniem kwiecień jest dobrym momentem właśnie w ogóle na przyjazd do Paryża, bo nie jest za zimno, a jest pełno kwiatów już. We wszystkich parkach kwiatów jest masa kwiatów, a więc moim zdaniem to jest też bardzo fajne. I to też będę musiała pokazać Pauli, a więc piszcie nam, co wy sądzicie jest najlepsze do zobaczenia w Paryżu, bo właśnie wiele osób tam pisało Pauli i ja nie wiedziałam, że są takie fajne miejsca, na przykład nie wiedziałam, że możemy wejść na dach Galerii Lafayette, bo nie miałam żadnego pojęcia i dopiero wy powiedzieliście, a więc dziękujemy za to serdecznie. Właśnie możecie pisać w komentarzach, jakie są wasze ulubione miejsca w Paryżu. Wasze najlepsze ulubione, które widzieliście i najbardziej wam się podobały, bo ja tu mieszkam 1,5 roku, no będzie ponad 1,5 roku, ale nie jestem jakimś takim, wiecie, turystą, nie zwiedzam za dużo, a więc też bardzo skorzystałam, jak byłam z Paulą, dlatego że mój malutki był właśnie u rodziców, bo po prostu tam czuł się lepiej, on nie jest taki turystyczny, wiecie, jak każde dziecko zresztą. I mogłyśmy sobie pooglądać, pozwiedzać, naprawdę było super. I tak, zaraz będę ubierać Aleksa, budzić Paulę, żeby nie spała, jak będziemy wychodzić, żeby się ogarniała, żeby zjadła śniadanie. I tak, odezwę się do was już trochę później. Cześć wszystkim, witamy was w Vlogmasie dniu 8. Odzywałam się do was rano, ale jeszcze nie było Pauli. Jesteśmy właśnie na La Défense i mega leje deszcz, jest bardzo zimno. Jakby mega lało, to by się nie nagadała. No jak nie bardzo pada, jest bardzo deszczowo. Jak paliło deszczem, to tak. I jest zimno, ja mam całe mokre stopy. I właśnie dojechałyśmy, La Défense, czyli taki bardzo nowoczesny Paryż. Tutaj patrzę, jest w ogóle... Kanary, kurde, londyńskie. No. Paula wszystko, całkowicie wszystko porównuje do Londynu. Tutaj to mamy kanary. Również marsze świąteczne, jak możecie zobaczyć. Jabłka kandyzowane i te takie pałki. Idziemy zobaczyć, co tutaj jest fajnego. Są jakieś żywe zwierzęta w ogóle. Zaraz podejdziemy zobaczyć. Patrzcie, tutaj są właśnie żywe zwierzaki, żywe choinki. Co? Nie mam pojęcia, jak się woła osiołka. I zobaczcie, znowu zwierzaki, biedne zwierzaczki. Niby ludzie mogą sobie popatrzeć, ale biedne. Jesteśmy w galerii na La Défense. Zobaczcie, jaka piękna, ogromna choinka. Paula tam robi zdjęcia. Jest w ogóle bardzo dużo ozdób i strasznie pada deszcz, a więc przyszłyśmy tutaj po to, abym mogła sobie kupić skarpety w H&M-ie. I macie Paulę! Gdzie? Gdzie? Mamy zielone. Zobacz, jaka piękna pogoda w Paryżu. Gdzie?
Miałyśmy iść pod lód i tak dalej, ale tak kleje, że się po prostu nie daje. Tragiczna pogoda. Nawet nie wyciągam lufthanki, tylko nagrywam to iPhone'em, bo kolor. O, jestem. Cześć, więc my jesteśmy w McDonaldzie, będziemy sobie jadły, dlatego że strasznie pada pogoda, jest po prostu tragiczna, jak widzieliście na wcześniejszym klipie. London. Jest po prostu zimno, jak w Anglii, czujemy się jakbyśmy były w Anglii. I strasznie zmokłam, ja jak mówiłam wam już wcześniej, kupiłam sobie skarpetki, ale weszłam we wielką kałużę, już mam całe... Jest kilka par na całe szczęście. Kupiłam 5 par, mam całe mokre już skarpety, a więc będę je mnie niedługo przebierać. Mam nadzieję, że zaraz przestanie padać, zaraz będę właśnie sprawdzić pogodę, o której przestanie padać. Dlatego, że chciałyśmy sobie obejrzeć wieżę Eiffla i Champs-Élysées właśnie wieczorem, chociaż już jest ciemno, jest 16:42, ale już jest ciemno, ale pada deszcz. Też mamy nadzieję, że zaraz przestanie padać i będziemy mogły jechać pod wieżę Eiffla, a teraz zabieramy się za jedzenie i odzwiemy się do was później. Czy właśnie dojechałyśmy na Champs-Élysées i tak pada, że no wyciągnęłam aparat tylko na chwilę, aby wam nagrać ten taki mini update. Paula stara się coś nagrywać, ale tak z ręką nad aparatem, tylko dlatego, żeby nie zmuchł, bo naprawdę mega pada. A więc dzisiaj ostatni dzień, wybrałyśmy sobie Paryż nocą, ale niestety za bardzo pada! Wciąż bardzo mocno pada. Zobaczcie, co Paula kupiła. Pytałam się, jak to się nazywa, ale oczywiście już zapomniałam. Si coś tam. Typowy chyba francuski przysmak tutaj na tych marsze. Cały czas to się pojawia. To są takie... Takie coś. Nie wiem jak to określić. Zaraz będę próbować, dlatego nagrywam. Nazywa się to chyba szczuros? Nie mam pojęcia. Szczuros, to jest taki szczur. Trzymaj, ja będę próbować. Tak, sypie się. Rolanka. Dobra to jest. Dobre? Super. Jak możecie zobaczyć, ja jestem w czapce, takim pełnym nieogarem, nie mam włosów. Tam Paula robi zdjęcia właśnie wieży Eiffla. Schodzimy jeszcze na chwilę na dół, żeby zobaczyć wieżę Eiffla od dołu. Mam nadzieję, że nam się tu właśnie uda. I potem będziemy się zbierać pewnie do domu. I cały czas te cyferki lecą na wieżę Eiffla właśnie. Wieża Eiffla nocą, zobaczcie tam w połowie, na pierwszym piętrze w sumie. Latają jakieś cyferki, postaram się wam to zbliżyć, żebyście zobaczyli, co to jest. Zobaczcie, latają cyferki i zaraz pojawi się napis. Czekamy na napis, bo przed chwilą był przynajmniej, a więc zobaczymy. Wieża Eiffla jest ogromna. Tutaj macie Paulę nagrywającą, wciąż bardzo mocno pada, chociaż się tak lepiej. Hej wszystkim, więc my już jesteśmy w domu. Paula właśnie je marakuje, która jest bardzo ostra, z tego co słyszałam. Kwaśna, bo jeszcze mocno nie dojrzała. Kwaśna, bo jeszcze mocno nie dojrzała. Ostro dobra jest. Ostro dobra. I ja jestem, szczerze wam powiem, padnięta. Jest 22:38. Jak mogła, to bym się położyła tutaj na tym dywanie i po prostu zasnęła, ale powinnam składać vloga na jutro. Paula jutro już niestety jedzie. Smuteczek. Ale jeszcze otworzę z wami kalendarz i zrobimy losowanie. Już się będę z wami żegnała. Więc mamy 8. Ale mogę najpierw wylosować? Dobra. I znowu mi wpadło. Chcesz na to poradzę. Mam. Wygraliście kartkę i cukierka. I dzisiaj jest pocztówka plus niespodzianka. Oczywiście lizak na choinkę i zaraz wam pokażę, co jest dzisiejszą niespodzianką. Więc pierwszą rzeczą jest taka piękna pocztówka z Paryża.
Na Simie mamy moje zdjęcie, które oczywiście będzie podpisane i... Znowu moje zdjęcie, dwa mi się skleiły. Nie, żart, to jest tylko jedno. I zdjęcie, ups, zdjęcie od Pauli będzie tutaj z pięknym podpisem, czyli dzisiejsza osoba otrzyma nasze obydwa zdjęcia. I losujemy. Mam, dobra, mam. Znowu jakieś pismo. Pisać nie umiem. Wiktoria? Tak, proszę, Wiktorio, wygrałaś. Czekam na maila od Ciebie i gratuluję serdecznie. Następnie szukamy ósemki, bo z tego co mi się daje dzisiaj jest ósmy. Tutaj mamy ósemeczkę. Otwieramy. A co to? Kupa? Co to jest? To jest jakieś zwierzę. Albo orzech włoski. Więc dzisiaj mamy orzecha. Chyba. Albo to jakiś kret. Kret? Nie, on nie ma twarzy. Dajcie znać, jak myślicie. To jest połowa orzecha włoskiego. Dajcie znać, co to jest. Czy to jest kupa, orzech, czy żuk. To nie jest żuk. Ale tu nie ma żadnych orzechów. Ale orzech włoski to jest taka właśnie... ze święta. No to jest orzeszek. Tak, on taki koconek ma, no. Ja ci mówię. Orzech dzisiaj. Więc to byłoby wszystko, jeśli chodzi o losowanie. Ja teraz się zabieram za montowanie filmu. Mam ogromny, ogromny problem z Final Cut Pro. W ogóle tnie mi cały komputer. Komputer jest sformatowany, no, więc to nie jest problem komputera. Wydaje mi się, że wystąpił jakiś problem w plikach, jak przegrywałam Final Cut na dyski i tak dalej. Może coś mi uciekło i naprawdę ciężki orzech do zgryźnienia jest z nim. Dlatego włączam iMovie i postaram się zmontować film na iMovie. Robiłam to bardzo, bardzo dawno temu, ale mam nadzieję, że mi się uda i że pójdzie po prostu mi dużo szybciej. Jeśli chodzi o intro, to sobie po prostu zgram stare to, co miałam i nie będzie większego problemu. Jutro, jeśli chodzi o jutrzejszy vlog, to nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądał, bo jutro Paula już jedzie i mój tata odwozi ją na autobus, dlatego że ja od rana jadę z Aleksem po raz enty kolejny do lekarza, do szpitala. Jutro jedziemy na oddział specjalistyczny, dlatego że ma bardzo duże bobelki na nóżkach i na razie nie wiemy, co to jest. Na razie nie mamy zielonego pojęcia, co to może być, ale jak widzicie, ja nie chodzę do pracy, dlatego że jestem po prostu na zwolnieniu lekarskim na razie. Właśnie na zwolnieniu lekarskim, aby być z Aleksem i tak też wyglądają nasze dni. Dzisiaj byliśmy u jednego lekarza, dostaliśmy skierowanie na jutro rano. I w niedzielę nie byliśmy u lekarza, tak no non stop chodzimy po lekarzach i nikt nie wie, co mu jest, a więc to jest też taka sytuacja dosyć ciężka dla nas, no bo chciałabym chociaż wiedzieć, co mu jest i nie mam zielonego pojęcia, czy jutro położą nas w tym szpitalu, czy dadzą nam wrócić do domu. Jeśli będzie się coś działo, to po prostu będę Was o tym informować, ale bądźcie dobrej myśli, trzymajcie za nas bardzo mocno kciuki, bo to naprawdę nam pomoże, żebyście po prostu trzymali za nas kciuki. Ja rano spakuję nam małą walizeczkę, torebeczkę i zobaczymy, co nam powiedzą. Aleks się czuje dużo lepiej, to jest bardzo duży progres, dlatego że on się czuje lepiej. On wygląda, jak wyglądał, jeśli chodzi o nogi czy coś. Ja Wam tutaj tego nie będę oczywiście pokazywać, ale jeśli chodzi o nogi, to cały czas ma bąbelki i tak dalej, ale zachowuje się inaczej, zaczyna bawić się, oglądać, skupiać się na różnych rzeczach, bo na początku to było ciężko mu w ogóle się skupić na czymś, dlatego że po prostu wydaje mi się, że go bardzo bolało. A teraz jest coraz, coraz lepiej, no ale będę Was trzymać przy wiadomości, co się będzie działo jutro, a więc Facebook i Instagram, jeśli chcecie wiedzieć, czy w ogóle będą dalej vlogmasy przez kilka tam dni oczywiście, czy zostajemy w szpitalu, jak to się będzie działo, będę Was trzymać przy wiadomości, a Wy trzymajcie bardzo mocno kciuki, zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał, dziękuję serdecznie za Wasze wsparcie, za to, że jesteście, w ogóle za Wasze wsparcie, dzięki serdecznie i widzimy się, no mam nadzieję, że jutro. Pa!